To na razie tu tyle, więc pozostaje iść tu. Tym razem na drugą stronę. Tam doskoczyć to jest. No kurde, może by się tak łaskawie złapała, co? No zróbmy to inaczej. Tu nie złapie się, ale... Nie? To ty, motyko. Mezu. To ci franca, no. Jednego głupiego skoku nie zrobi. No patrzcie, o. No, nie złapie się małpa. Dobra, wrócę do łodzi, jak to przeskoczę, bo nie ma sensu, żebyście tak dość patrzeli na jedno i to samo. Okej, jestem z powrotem. W końcu się udało. Więc używamy naszego engine room key. Kurde. Chwila, moment. Z pewnej przyczyny wczytam. Akurat nie zrobiłem save'a, głupi brak. Bo nie chcę tam od razu w dół zjeżdżać. Tym razem najpierw zapis. A nie chcę zjeżdżać od razu na dół, dlatego że chcę tam wskoczyć jeszcze. Jak mi się skręciła motyka. Bo tu jest srebrny smok, czyli sekret. Nie wyglądał on może zbyt fajnie, ale przynajmniej starał się autor zrobić na sekrety na wzór sekretów z TR2, nie? Zawsze to coś. Jakby nie patrzeć. To teraz już możemy jechać. Tego salta w przód.
Szkoda, bo znacznie szybciej, kurde, niż tak się obracać. Jesteśmy w silniku przy maszynowni. Jak zwał, tak zwał. Kurde, ich tu jest masakrycznie dużo. Kurde, wybaczcie, spróbuję jeszcze raz, bo wolałbym nie tracić energii. Tędy. No, otwarty teren bardziej. Zobaczymy, czy tu się udadzą za mną. Jeden padł. To sejwik. Nie ma apteczek zbyt dużo, to trzeba kombinować, nie? Żeby przetrwać do końca. Nie ruszą się tu, nie przyjdą. Kurde! Nie w ta strona, żeś mi skoczyła, motyko. Padaj, padaj. Jeszcze nie padłeś. Teraz. Kolejny szybki zapisik, żeby nie powtarzać każdego. A jakże? Myślisz, że dam ci się zranić? To się grubo mylisz. Zauważyłem, czy mnie zranili, czy nie. Trudno już. Nie będę tego bez końca powtarzał przecież. No, patrzcie, kurde. No nic nie zostawi. A nie, ten zostawił. Bardziej by mi się przydała apteczka niż naboje do Uzi, których i tak nie mam. To do mnie. To ty mo znowiku. Przejdziemy sobie tędy.
muszę się w jakiś szybki, elegancki sposób dostać piętro wyżej. Oni mnie zranią. Okej, jestem tu, gdzie chciałem dojść. Bo tu jest dość fajny sposób na ich zabicie, tych, co są tu góry. Nawet Lara w nich tu nie celuje, bo nie są tak daleko, ale jak mimo, że tego zastrzelam, to chodzi o to, że nawet jak z takiej długości strzelam, to tej ich rani, nie? A on stoi jak wryty, jak posun i przyjmuje kolejne pociski. Bye bye. I tak bezstrasznie żeśmy zabili jednego. Teraz drugiego. Wiem, że to tak trochę nudne, bo stają w miejscu i tak dalej, no ale jakoś radzić sobie trzeba, żeby energii nie tracić, nie? Trzeci do strzału. Co prawda tu rzadziej Lara trafia, ale jednak. I ona też ich nie widzi. Tak na dobrą sprawę. Po prostu pociski ranią mimo wszystko. Bo na dość duży zasięg ma mają te pistolety. Jak widać. No i po problemie. No. Ten nic nie zostawił. O, ten zostawia apteczka. Już tu jestem, to przy okazji pójdę tu. A tu trzeba klucza do tego, żeby w środku jest no dźwignia, ale trzeba mieć klucz do niej. Zaś zapomniałem. Tu ogólnie jest dużo kluczy do zdobycia jeszcze. Mi się akurat to podobało, że tak dużo kluczy trzeba szukać, bo zawsze tu robię Tomb Raidera. W końcu to jest sedno Tomb Raidera. Jakby nie spojrzeć. O, that's good. Nice. Nie posiadam żadnego klucza. Idziemy na dół.
Trochę się powspinać teraz będzie trzeba. Dwa w tych levelach we wraku Maridori też było takie chodzenie po tych jaskiniach. Ale mi się majtła. Tu chyba tu idzie. Stąd to miał skoczyć. Źle skoczyłem. No, co ci jest, kobito? No Jezus, a Jezu, diabła. Stąd co trzeba było, czy są, nie wiem. Ani tak, ani siak. Jak pierwszy raz grałem, to tu nie miałem żadnych problemów. Piszę to, bo tam z tego poziomu niżej jakby w ogóle nie dolatywała do tego. No. No, wreszcie. O, tu można fajnie popodziwiać ten cały statek. Fajnie to wygląda. Gościu się namęczył z konstruowaniem tego. Tam pójdziemy później. Teraz idziemy najpierw tu. Myślę, że kurde, to nie dość. Nie myślałem, że coś tu kurde jeszcze jest, ale się pomyliłem.
Do góry, ciągle do góry. Tu znaleźliśmy co? Fuse. No. Wiem, że no. Wow. Trzeba inaczej wrócić. Zapisik. I hopla. Wybaczcie, muszę zrobić małą przerwę. Zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Nie pozostaje nam nic innego, jak iść dalej. Czy wejście, no tutaj nam coś daje. Nie bardzo. Idziemy tu. Kolejna skrzynia do przyciągnięcia i kolejna roz się zacięła, no. Lepiej zrobić zapis. Bo kaj zabija, bo coś tam nie będzie się trzeba z tą skrzynią bawić. Dwóch naraz w takim ciasnym korytarzu. O, masakra i... Żaden chyba nic nie zostawił. No to ci kurde skąd ty. A nie, ten tu zostawił. Wolałbym apteczki niż naboje, bo sobie poradzę sobie ze zwykłymi pistoletami, więc... Co za różnica. Lepiej apteczki dawać. Tam jeszcze nie ma po co iść. Jakoś udało mi się wykręcić i odskakując do tyłu. W sumie nie trzeba było tu iść, ale co tam. Już poszłem, to poszłem. Tu na szczęście nie ma żadnego, ale jest apteczka. Tak, z nimi stoimy. Trzy duże, cztery małe. Użyłem już jakąś... Chyba nie, nie. Po
Dopiero teraz jest sens iść tu. Mamy już to otwarte. Tu coś jest? Nie. Kurde. Tym razem mi się nie udało wykręcić. Muszę tam zapisać, jak dobiegnę. Sprinciol. Ten mi dał drugi bezpiecznik. Fuse. A tu co jeszcze jest? Nie. Tu też nic nie było. To jest istny labirynt tych korytarzy. Tu nie ma nic. A nie, tu jest przycisk. Chciałem powiedzieć, że kolejne pomieszczenie dla pizzy, no. A jednak nie. Najpierw pobiegniemy na sam koniec po pewien artefakt. Jak to tu nazwał? Circuit Breaker. Jeszcze zejdę tu na dół i zakończę na dzisiaj tą dzisiejszą sesję. O Jezus, co ja zrobię najlepszego? Co jak tak fajnie na ta skrzynia skoczyć, ale może tak się uda. Trzech tu dalej, w tym dwóch z wyrami. No a przynajmniej tu coś tu pozostawiali. No. Do tyłu miałeś skoczyć, kurda, nie do przodu.
coś leży. Nie. A tu jest przycisk, który otworzył nam tu bramkę. Czy ona zawsze się musi zacinać przy tych skrzyniach? Przy każdym podejściu do takiej skrzyni, kurde. O, jeszcze jedna apteczka, jak miło. Sześć, cztery, no. Nie wiem, czy przy pierwszym podejściu aż tyle uzbierałem, no ale wiadomo, wtedy grałem pierwszy raz, więc nie wiedziałem, gdzie i kiedy jaki gościu wyskoczy, nie? Dobra, zapiszę sobie. No i na tym, tak jak mówiłem, zakończę nagrywanie. Dzięki wszystkim za oglądanie, jeśli znaleźli się jacyś zainteresowani widzowie tym customem. To będą dwie sesje maksymalnie. Jednak nie udało mi się tak wyrobić za jednym podejściem, bo jest bardziej rozbudowany niż można było się spodziewać. To znaczy ja już przeszedłem ten kostium, ale nie pamiętałem tego wszystkiego, nie? Nie udało mi się tego zapamiętać, dlatego muszę to jednak podzielić. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ostatnim.